Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie na YouTubie. Dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak wykonać urealnienie dowolnej wartości. O co chodzi? O to, że w życiu naszym codziennym istnieje zjawisko inflacji, czyli ogólnego wzrostu cen. Oczywiście może występować również deflacja, czyli trwały spadek cen, ale zakładając, że mamy do czynienia z inflacją, musimy zauważyć, że jeżeli na przykład mamy na przykład płacę realną w dowolnym miesiącu, tam w kwietniu, na poziomie 771,68 zł. Oczywiście to jest dowolna wartość, bardzo teoretycznie można powiedzieć, że to jest 7000 zł, no to jest kwestia umowna. I wiemy, że inflacja w tym okresie wynosiła 2,6%. Oczywiście ja zakładam, że to jest inflacja miesięczna, czyli w skali pojedynczego miesiąca. To, żeby uzyskać wartość realną, czyli taką, która będzie uwzględniała to stopy inflacji, musimy wartość nominalną, czyli tą wyjściową bez uwzględnienia inflacji, podzielić przez 1 plus stopa inflacji. Jeżeli ja zakładam, że to jest inflacja na poziomie miesięcznym, to płacę miesięczną dzielę przez 1 plus stopa miesięczna. Jeżeli oczywiście byłaby to inflacja w stosunku rocznym, to przed podstawieniem tutaj musiałabym to podzielić przez 12, bo pytanie było o samą płacę realną w kwietniu, czyli w pojedynczym miesiącu, a nie w skali całego roku. Czyli generalnie chodzi o to, żeby uzyskać wartość realną, muszę podzielić wartość nominalną przez wskaźnik 1 plus inflacja, tak jakby zdyskontować stopę inflacji. Tylko kwestia, mówię, czy to jest w stosunku rocznym, czy miesięcznym. A więc po takim obliczeniu, jak na kalkulatorze, teraz sobie włączymy kalkulator i podzielimy po kolei 771,68 przez 1,026. To ten wynik, który tutaj uzyskamy, najlepiej zaokrąglić do 3 miejsc po przecinku, to jest płaca realna. Czyli jeżeli mi się wydaje, że na przykład zarabiam w zaokrągleniu 771 zł, to po uwzględnieniu tego, że rosną ceny w miesiącu, czy on nastąpi wzrost cen w miesiącu kwietniu, realnie mogę kupić produktów, skonsumować po prostu towary o wartości 752 zł. Powstało różnicę między 752 a 771, to jest koszt tego, że wystąpiła inflacja. O tyle muszę zmniejszyć swoją konsumpcję, realnie zmniejszymy, z powodu występowania tej inflacji. A więc w tym momencie napiszemy odpowiedź, że jeżeli wiadomo, że inflacja w kwietniu wynosiła 2,6%, to płaca realna w miesiącu kwietniu wynosiła 752 zł. Ja na ten czas kończę omawianie tego zagadnienia, jakim było wyliczenie wartości rzeczywistej. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie korepetycji online, jak najbardziej możecie pisać na podany przeze mnie tutaj adres mailowy, czyli zadania projekty @wpp.pl. Tam wiadomo, to może być z małej, to i tak zawsze przejdzie. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie też wejść na stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu. Pozdrawiam.